Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę przeanalizować temat węglowodanów, zwłaszcza tych zdrowych. Porównamy sobie, które w ogóle węglowodany są dobre, które są wręcz szkodliwe. Zaraz będę omawiać ten temat w dalszej części materiału, ale zanim przejdę do meritum, to chcę, abyście przeanalizowali pewną kwestię. W dzisiejszym świecie wydaje mi się, że jest pewien błąd narracyjny, zwłaszcza w świecie żywieniowym z naciskiem na dietetyków. To jest wręcz patologia, ale to już widzę, zaczyna z podziemia wychodzić już kwestia, że tylko kalorie, nieważne jakie witaminy, minerały czy związki polifenolowe się znajdują w naszej diecie, ma być tylko bilans kaloryczny i wszystko gra. Na szczęście to już się zmienia pomału, więc tutaj to odpuszczam, ale jest kolejny błąd, gdzie jeżeli tego nie zmienimy, to cały czas będziemy postrzegać tą żywność źle. Zwłaszcza chodzi tutaj o błąd narracyjny polegający na tym, że budujemy kontekst wypowiedzi na temat danego produktu spożywczego, zwłaszcza tego zdrowego, warzywa, owoce, zioła przykładowo. No i mówimy o witaminach, minerałach. Z reguły analizujemy najczęstsze 13 witamin i 22 minerały. No i dobra. Taka witamina siaka, ta zmniejsza ryzyko destrukcji kolagenu, czyli skóra jest napięta i tak dalej, i tak dalej. A ja się pytam, co z 8000 polifenoli, które znajdują się w warzywach i owocach? Temat był analizowany jako monocząsteczka, czyli pewna choroba się pojawiała, typu szkorbut, dawali witaminę C, szkorbut przechodził. Beriberi się pojawiało, czy krzywica spowodowana brakiem witaminy D, dostarczali odpowiedniej ilości witaminy D, ta choroba przechodziła. I teraz jeszcze to odbija się piętnem cały czas we współczesnej dietetyce, współczesnym żywieniu, racjonalnym żywieniu, że upieramy się na jakiejś jednej monocząsteczce. A niestety tak nie jest, bo jakbyśmy wzięli warzywa i owoce, to jest wspólny mianownik, który towarzyszy tym produktom z reguły. To jest zmniejszenie chorób neurodegeneracyjnych, zmniejszenie problemów z układem pokarmowym, wyrównanie najróżniejszych patologii związanych z układem krążenia, zmniejszenie ryzyka nowotworów i tak dalej, czyli wszystkie pozytywne zasługi tych produktów. Nie zawdzięczamy tego witaminom i minerałom, bo te witaminy i minerały na dobrą sprawę to są bazą, ugruntowaniem pewnym, że to jest totalna baza, którą musimy mieć, a wszystko ponad to, żeby nasze ciało działało bardzo dobrze, to jest zasługa właśnie polifenoli. A jakbyście wpisali w PubMed po angielsku polifenole, to macie wykładniczo ilość badań na świecie wzrasta, bo ludzie, naukowcy zaczynają dostrzegać bardzo mocne powiązanie. Za naszego życia zapewne nie poznamy mechanizmów panujących w tym świecie, w świecie warzyw i owoców. Jakie to są mechanizmy, że tak pozytywnie działają na nasze ciało. Przykładowo kwercytyna działa solo, ok, ale są badania pokazujące, że z keferolem, czy z luteiną, czy z kurkuminą to działanie zaczyna być mocniejsze. Jeżeli byśmy wzięli brokuły, rozłożyli ją na czynniki pierwsze i tam znajdziemy kilkaset polifenoli, one w tych proporcjach działają wręcz uzdrawiająco na nasze ciało. Ale zmienimy tą proporcję i spróbujemy zrobić suplement diety i zaczyna się dziać coś niedobrego. Już przykładowo nie działa tak dobrze na zmniejszenie stanów zapalnych, czy nie działa pozytywnie na zmniejszenie, tutaj chodzi o eliminację blaszek amyloidowych w naszym mózgu, które są prekursorem chorób neurodegeneracyjnych. I właśnie chodzi o to, że jedynym rozwiązaniem w tym wszystkim, aby utrzymać nasze ciało, działać profilaktycznie i odżywiać się stosunkowo dobrze. Przypominam, że aktualnie trwa promocja minus 70% na wszystkie jadłospisy. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Przechodząc już do samego tematu węglowodanów, jest to jeden z trzech makroskładników. Mamy białka, kwasy tłuszczowe i węglowodany. Węglowodany można podzielić na proste i złożone. Proste to są z reguły te, które nie mają
błonnika wysoko, szybko, dynamicznie podnoszą poziom cukru w naszym krwiobiegu. Złożone to są z reguły te, które mają albo sporo błonnika, albo właśnie tych związków polifenolowych mają na tyle w sobie, że nawet potrafią zoptymalizować poziom cukru we krwi. Często była narracja, że to tylko błonnik wyrównuje poziom cukru we krwi, a tu się okazuje, że też są przesłanki mówiące, że to polifenole, związki fitochemiczne w warzywach, owocach powodują, że ten poziom cukru się wyrównuje. Od razu też nadmienię, że węglowodany nie tuczą. To nadwyżka kaloryczna powoduje, że osoby tyją. Jeżeli chodzi o węglowodany, to one bardzo często, zwłaszcza te przetworzone węglowodany, są tak produkowane, że mają niesamowitą smakowitość, czyli połączenie kwasów tłuszczowych, tłuszczu, cukru, soli. Sam proces podgrzewania powoduje powstawanie akrylamidu. Jest to związek, który działa na nasze receptory smaku wręcz narkotycznie. Nie potrafimy się oprzeć, żeby wziąć jeden kęs, tylko musimy wziąć kilkanaście tych kęsów i zamiast właśnie zjeść jedną kosteczkę czy dwie kosteczki czekolady, jemy całą tablicę. Potem jest to samo z chipsami, z pizzą. Pizza ma przykładowo też w swoim magicznym połączeniu związki opiatowe, czyli tam jest kazeina, która jest przekształcana do kazomorfiny i ona działa na nasze receptory w mózgu jak opiat, czyli jakbyśmy wzięli sobie jakąś tabletkę przeciwbólową, to czujemy się błogo, rozluźnieni i dlatego też pewne produkty są tak smakowite, że wręcz są narkotykiem z punktu widzenia reakcji chemicznych w naszym mózgu. Dlatego to jest problem budowania nadwyżki kalorycznej i tycia, a nie sam problem samego jakiegoś węglowodanu. Kolejną sprawą, którą warto sobie analizować w kontekście węglowodanów, no to jest podział na tak zwaną nieoficjalną gradację dobrych i złych węglowodanów. Do dobrych węglowodanów można zaliczyć warzywa, owoce, nasiona, przyprawy, które działają właśnie przeciwzapalnie, mają mnóstwo polifenoli i działają ogólnoustrojowo pozytywnie. Złe węglowodany to są takie, które mają usunięcie błonnika, wzbogacenie o kwasy tłuszczowe trans, konserwanty, emulgatory, no i kompozycja cukru, soli, która powoduje, że ta smakowitość jest wręcz ekscytująca i nie potrafimy oprzeć się jednemu kęsowi. Jeżeli chodzi o węglowodany dobre, tak kolokwialnie ujmując, no to wszelkiego rodzaju owoce, warzywa, które mają w swoim składzie likopen, karotenoidy, bioflawonoidy, chlorofil czy antyocyany, to wszystko są związki polifenolowe i mitem jest, że owoce są niezdrowe. Nie jesteście w stanie zjeść 20 jabłek, bo przykładowo wtedy zaczyna się problem robić natury kalorii. Ilość, paradoksalnie fruktoza zawarta w samych owocach jest, ale ona nie jest szkodliwa, bo jedząc tą fruktozę automatycznie dostarczacie odpowiedniej ilości błonnika, związków polifenolowych. Jakbyśmy przeanalizowali już tak skrupulatnie, to zapewne są setki, jak nie tysiące. I to właśnie działa na optymalizację między innymi poziomu cukru we krwi. Sam owoc w swoim składzie, olejki eteryczne też działają na nasz układ pokarmowy wzmacniająco i pomagają wydzielać soki trawienne. I tutaj jeżeli chodzi o takie typowe węglowodany, no to kasza jaglana, myślę, tutaj jest dobrym przykładem. Ma sporo witamin, minerałów, potasu, magnezu, fosforu, kasza gryczana to samo. Jeżeli chodzi o ziemniaki nasze polskie, klasyczne, również problem przykładowo pojawia się natury, że w naszej kulturze kulinarnej ziemniaki z reguły były dawane ze sporą ilością masła. Jeżeli damy pół kostki masła do 500 gramów ziemniaków, no to już sami policzcie sobie, ile tam jest kalorii. To nie jest problem samych ziemniaków, tylko sposobu przyrządzania. To samo tyczy się frytek. Frytki pieczone w piekarniku są spoko, oprócz tego, że mają akrylamid, ale jak frytki zjemy z jakąś porcją warzyw, to ten akrylamid się, można powiedzieć, neutralizuje i dostarczamy więcej korzyści niż negatywnych związków. Więc też to jest wszystko kwestia podania na talerzu. Też pamiętajmy, że nie wyciągamy z kontekstu żywieniowego jednego składnika pokarmowego, w sensie jednego produktu, bo no, mówmy się, nie stosujemy diety mono, że nie jemy tylko ziemniaków. Ziemniaki z reguły jemy
z grupą produktów warzywno, czyli ziemniaki jemy z warzywami, a to już jest w ogóle inaczej wchłaniane. Jeżeli dodamy po posiłku jakiś owoc, to już w ogóle jest inaczej wchłaniane. Dlatego wszystko musimy analizować całościowo, chociaż 24 godzin, żeby w ogóle wypowiadać się, czy dany okres można zaliczyć do pozytywnego żywienia, czy nie. No i tutaj też, żeby Wam otworzyć oczy, zobaczcie, jak to wygląda. Jeden plaster arbuza to jest 126 kalorii, 350 gramów taki plaster ma, a jedna sztuka Ferrero Rocher 78 kilokalorii, jedna sztuka Delicji około 53 kalorie. Dlatego zobaczcie, zjecie 4-3 Delicje i macie tyle samo kalorii, co jeden plaster 350 gramów arbuza. Dlatego porównanie otwiera oczy i też powinniście wiedzieć, że możecie jeść tych owoców na potęgę. Zjedźcie 4-5 plastry arbuza i powiedzcie mi, czy jesteście w stanie zjeść więcej. A zjedźcie sobie przykładowo 7 delicji czy 6. No żaden problem. A to już jest, nie wiem, z 500-600 kalorii. Dlatego wszystko musicie porównywać i mieć obraz tego, że przetworzone produkty z reguły nie mają związków biologicznie pozytywnych, aktywnych, a warzywa, owoce mają i to predysponuje je i promuje je, aby jeść je w dużych ilościach. I osoby, które mówią, że one nie jedzą owoców, bo tam generują nadwyżkę kaloryczną, to ja bym proponował pierwsze analizować, czy nie wpierdalacie batoników, chipsów i słodyczy, i na tym się skoncentrujcie, a nie szukajcie problemów w warzywach i owocach. Oczywiście jest to zarys związany z węglowodanami, dobrymi i złymi. Cała magia jest analizowana na platformie motivator.tv. Tam uczę Was, jak odpowiednio się żywić. Dlatego, kto ma ochotę, zapraszam. Aktualnie jest promocja bez VAT. Od jutra ceny wzrastają o 23%, bo wskoczyłem na VAT. Dlatego, kto ma ochotę wspierać ten projekt, serdecznie zapraszam. Cały czas projekt Motywator Dietetyczny się rozwija. Jestem na etapie aktualnie tworzenia modułów żywieniowych. Przedszkole, moduł podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany, bo teraz też kilka osób mi podpowiedziało, że materiałów jest tam mnóstwo nie do przerobienia dla zwykłego śmiertelnika i przydałoby się stworzyć z tego takie mini pigułki, mini kursy, żeby każda osoba mogła się wstrzelić w swój poziom świadomości żywieniowej. Tyle ode mnie, trzymajcie się.